Siemano, z tej strony Dimi2 i dzisiaj zapraszam Was na krótką instrukcję, jak grać w OK. Ze względu na to, że w ostatnim filmiku chyba za bardzo nie powiedziałem, na czym to polega. Polega to na tym, że musicie wydrobić 24 karty z potworów i otworzyć grę. Potrzebujecie 30 tysięcy jangów oczywiście i klikacie w te 4 karty na górze. Wystarczy, że klikniecie i każda karta, która się nadaje, to się nadaje. W jaki sposób? Musicie je zmontować, albo na przykład wzrostem, albo muszą być takie same. Czyli na przykład 3 siódemki, albo 6, 7, 8. Ja mam 3 siódemki. Szóstki, przepraszam. 3 szóstki. Tak, tak. Też sobie tak pomyślałem, ale nie o to chodzi. Za 3 szóstki tego samego koloru dostałbym bonus. To są najcenniejsze karty, więc jeśli macie nawet 3 jedynki tego samego koloru, nie rezygnujcie z nich, bo się naprawdę bardzo, bardzo przydają i są bardziej bonusowe. 400 punktów jest złota skrzynka. Do 400, czyli 399, są srebrne. Chyba do 249 są brązowe. Brązowe są najmniej warte, bo dropią miangi i jakiś syf. A, i karty. Więc możecie jeszcze po prostu raz zagrać. Tak jak mówiłem, 3 ósemki. To jest fajna sprawa. O, proszę bardzo, 3 piątki. Szkoda, że każda inny kolor, bo by było naprawdę bardzo dużo punkcików. Jeśli 400 bym miał, to uzbierałbym na złotą skrzynkę. Im wyższy poziom skrzynki, tym lepszy drop. Na razie zajmę się tylko grami. Kolejne 5 kart. 6, 8, 7. Ok, można wykorzystać, bo są złote, żółte, nie złote. I widzicie, mam dodatkowy bonus za ten sam kolor. Jakby było... Ta czwórka jakby była czerwona, to również byłby bonus. Na tym to polega. Karty dropi się całkiem ok. Wczoraj prawdopodobnie mieliście filmik, w którym pokazałem Wam, jak dropić na 42 levelu. I mam dla Was dobrą informację. Drop jest naprawdę w porządku. I na 42 nie potrzebuje zbytnio dużo czasu. Nawet to dropi całkiem nieźle bez IS. I myślę, że prawdopodobnie jutro będziecie mieli filmik z tego, ze względu, że mnie w ten weekend kompletnie nie ma, więc niestety nie mogę Wam pokazać i powiedzieć, co jest grane. Tak powiem Wam jedno. Warto się pobawić w ten event. Jak widzicie, tylko koleżanka ma tego cudaka z tej gry, więc do samej jazdy jest to dosyć fajne rozwiązanie, jak sami widzicie. Czy ja nie wykorzystałem jakiejś karty? No dobra, mniejsza z tym, ale tak jak tutaj widzicie, piątki, czwórka, dwójka, siódemka, nic nie mogę z tym zrobić. Trójka, czwórka, piątka, to już coś mogę z tym zrobić. Jak sami widzicie, sukces. Za każdego dostaniemy jakieś punkty. Siódemka, ósemka, piątka, dwójka, szóstka, siódemka, ósemka. Szkoda, że nie ma siódemki żółtej, bo również byłby bonus. Gratuluję wszystkim, którzy mają powyżej 400 punktów za jedno rozdanie. To jest naprawdę dobre wyzwanie, bo mieliście mega farta, bo to tylko zależy od farta, niestety. Trójka, czwórka, piątka, proszę bardzo. I jeśli są dwie karty tego samego koloru i jedna jest inna, to niestety nie ma bonusu, muszą być trzy tego samego koloru, tak przynajmniej zauważyłem. Szóstka, siódemka, ósemka, trzy różne karty, a gdyby był jeden kolor, byłby wielki bonus. No niestety tak to wygląda. Dobrze, ze względu, że mój fart jest już epickim, słyszałem o nim bardzo dużo, to powiem Wam jedno. Ten fart możecie nazwać epickim, jak tylko chcecie. Naprawdę. Wracając do skarpetek, również fart jest mega. Na razie nic ciekawego, ale to po weekendzie dopiero zacznę robić, więc spokojnie. Jeśli Wam się podoba seria, czyli pokazywanie, jak wygląda event świąteczny i chcecie zobaczyć więcej, polub filmik, skomentuj, subskrybuj, podziel się. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie.